Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać scyzoryk marki Wenger. To scyzoryk kieszonkowy. Przychodzi w takim ładnym pudełeczku. Pudełeczko jest plastikowe. Wygląda jak metalowe, tak? Ale jest plastikowe. To wykończenie tutaj jest tylko taki chyba jakiś metal. No i tak to wygląda. Scyzoryk. Jest to model Scout. O ile dobrze pamiętam, 12-częściowy. 12-elementowy. Jest on jakby stworzony, tak, wersja dla ruchu scoutingowego. Czyli taki, no, scyzoryk dla skauta, można powiedzieć. No i co? Standardowo, tak? Tak, scyzoryki szwajcarskie Victorinoxa, tak podobne Wengera. Teraz się firmy połączyły, właściwie to Victorinox wchłonął Wengera, już właściwie Wengera scyzoryków nie ma pod tą marką, tylko są, jeżeli już są te modele, to są to sygnowane już scyzoryki Victorinoxa. Kółeczko na ewentualnie jakiś sznureczek, tak żeby to nie zgubić. To jeszcze jest takie małe metalowe, ale gdzieś tutaj zostało zapodziane. Scyzoryczek nie jest mój, został kupiony na prezent dla kogoś, no i ta osoba jest, myślę, że zadowolona z niego. Co scyzoryk ma? Przede wszystkim ostrze główne, a może zaczniemy od długości. Scyzoryki tego typu Wengera są, to jest to wersja Evolution, z serii Evolution. Mają 85 mm długości. Są troszeczkę krótsze od scyzoryków Victorinoxa. Victorinoxy mają po 92. Żeby Wam porównać. Tak? Troszeczkę jest dłuższy. Krótszy Wengera. Też będzie teścik. Victorinox Explorer. I tak, jedziemy. Główne ostrze. Ciekawostką w tak małym scyzoryku, jak to, ostrze jest blokowane. Tutaj mamy zwolnienie blokady. Minus tej blokady. Mimo że scyzoryk szwajcarski, to ta blokada, zobaczcie, jak to chodzi. Nie powinno tak chodzić. Od samego początku tak chodziło i od razu mi się to nie podobało. I to jest właściwie jedyny, aczkolwiek jak dla mnie, spory minus. Takie, no, można powiedzieć, małe rozczarowanie. No nie powinien scyzoryk w ten sposób się zachowywać i to ostrze i tak chodzi, tak? Zdaje się, że dawno scyzoryk nie był ostrzony, a był dużo używany. Więc jest tępy jak diabli, sorry. Będę musiał go podostrzyć. Zresztą widać, że ta trawędź knąca jest dosyć mocno wyeksploatowana. Ale uwierzcie mi, jak był nowy, to był, no, tak jak każdy Szwajcar, bardzo ostry. Długość tego ostrza jest całej głowni 6,5 cm, a samego ostrza 5,5 cm. Spróbujmy złapać ostrość. Co tu jest napisane? Wenger Delemont Switzerland Stainless. Z drugiej strony napisik Wenger. Okładziny plastikowe. Ładny napis Scout. Szwajcarski znaczek. Tu jest też takie wyżłobienie Wenger. Tutaj jeszcze był jakiś napis pod spodem, widzicie, ale się to wytarło, tak? Z drugiej strony nic nie ma. Także ostrze, żeby złożyć blokada, tak?
trzeba nacisnąć. Dosyć mocno trzeba to nacisnąć i dopiero wtedy się składa, tak? Zrobimy to jedną ręką. Tak, zrobimy. Trzeba tylko uważać na palcach, jak się składa. To jest jedna funkcja. Druga funkcja. Pilniczek do paznokci. Oraz śrubokręt. Ta część, tak, spiczasta jako śrubokręt krzyżakowy ma zastępować. Aczkolwiek średnio to działa. Na niektóre śrubki pasuje, na niektóre nie za bardzo. I nie do końca spełnia, jak według mnie, tą funkcję typowego krzyżakowego śrubokręta. Dlatego też śrubokręt krzyżakowy jest z tej strony. Ale to później. Czyli tak mamy. Ostrze jedno. Tu mieliśmy... No chodź. Tu mieliśmy to, tak? Tu mamy dwie rzeczy. No i standardowo, tak? Czyli otwieracz do butelek plus wyginarka do kabli, tak? Otwieracz do kapsli, wyginarka do kabli i płaski śrubokręt. Chowamy. Może tego ostrza też schowamy, bo się zaraz ciachnę. Otwieracz do puszek. I ten otwieracz według mnie jest fajniejszy niż otwieracz Victorinoxa, z którym się niejednokrotnie męczyłem i nie do końca wszystkie puszki dały mi się otworzyć. Fajnie to jest zrobione, tu zaostrzone dosłownie. Lepiej palcem nie przejeżdżasz, bo jest ostre. I ten czubeczek też się czasami przydaje, żeby sobie tam coś, jak potrzeba sobie jakąś dziurkę zrobić w czymś. No jest to bardziej przemyślane niż w Victorinoxie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Pokażę wam do Victorinoxa, jak wygląda. Tak to wygląda. Jest troszeczkę inaczej to rozwiązane. Tak? Tutaj jest ta krawędź tnąca tutaj. Natomiast tutaj jest inaczej ukształtowana w ogóle. Dobra. Czyli mamy tą funkcję. No i oczywiście standardowo nożyczki w większości tych scyzoryczków są. Nożyczki są fajnie dobrane, aczkolwiek mają ząbkowane, delikatnie ostrze i niektórym to nie pasuje. Powiem tak, no mnie to nie przeszkadza w żaden sposób. Tną bardzo ładnie, no tak jak powinny ciąć. Zostawia niby tutaj, one zostawiają taki delikatne takie ząbkowanie. No jeżeli to komuś przeszkadza, no to jest problem, tak, to faktycznie. Natomiast no, mnie to akurat nie przeszkadzało. Jak potrzeba coś tam przeciąć, dociąć, obciąć, to... No mnie to po prostu nie przeszkadza. Porównam wam do nożyczek Victorinoxa. Tylko najpierw muszę je znaleźć. Podobne, aczkolwiek te się wydają ciut mniejsze w Wengerze. Inaczej jest rozwiązana kwestia tej sprężynki jakby, tak? Tutaj ja nie mogę tego bardziej odgiąć. Tutaj mogę sobie zrobić o coś takiego. Tu jest taka po prostu sprężynka zrobiona. Widzicie? Nie do końca mi się to podoba, powiem wam. Wydaje mi się, że lepiej Wenger kiedyś to rozwiązał. Tutaj to... Mam wrażenie, że to można zgubić. Tutaj to wchodzi w takie zagłębienie, tak? Jeżeli byśmy to się uparli i to odgięli, no to byśmy zgubili tę sprężynkę i właściwie straciłyby funkcjonalność te nożyczki w Victorinoxie. Także te wydają mi się bardziej jednak przemyślane. Fajnie chodzą, fajną sprężystość mają. Okej, naprawdę nożyczki są okej. Co jeszcze mamy? Czyli jakby trzy warstwy są, tak? Raz otwieracz do butelek, otwieracz do konserw, nożyczki, ostrze i pilniczek, tak? Z drugiej strony mamy ten krzyżakowy otwieracz typu Philipsa. Przydaje się, naprawdę się przydaje w wielu rzeczach. I z drugiej strony mamy oczywiście taki przebijak do czegoś.
Aczkolwiek też jest ten przybijak zrobiony troszeczkę inaczej. On jest podobny bardzo jak w Victorinoxie, porównam wam. Aczkolwiek w Victorinoxie jest bardziej ostry. Wielkościowo są podobne. W Victorinoxie ma jeszcze to takie nacięcie tutaj. Jakby taką... takie ostrze do przebijania, to jest niby szybko, tak? Mam jeszcze tutaj otworek. Tutaj nie ma żadnego otworka. Tu jest ten czubeczek w miarę ostrawy. Tutaj ten czubeczek jest zrobiony tępy. Także no, gdybyśmy chcieli powiedzmy coś twardego przebijać, to byłby troszeczkę problem. Aczkolwiek jak się postaramy, damy radę. Co jeszcze? Waga. Jaką wagę ma? Zaraz zobaczymy. Ten scyzoryczek. 89 gramy. 91. Zależy jak się położy. Średnia 90 wychodzi. 90. To porównać do tego Ledermana, takiego wielofunkcyjnego, 93. Tak? A porównać do Victorinoxa Explorera 104. No. Wiadomo. Tu będzie 255. No to wagowo w ogóle nie ma porównania. Porównam wam tutaj do Cabara Dozera, tak? Standardowo. Do Cabara Dozera wam porównam. No wiadomo, jest mniejszy, tak? Wkładamy sobie do kieszeni i właściwie zapominamy o nim. O. I kabar jest najdłuższy, tak? No. Wiadomo, kabar co innego. Inne funkcje ma. A, jeszcze mogę wam do tego małego porównać. Sanremo. Także ostrze mają też podobne chyba, nie? Właściwie może takie same, można powiedzieć, mają. No tylko, że ten ma jedną funkcję, tak? A ten ma wiele. Tutaj też właściwie. Sama głownia jest troszeczkę... Samo ostrze jest troszeczkę dłuższe. Ostrze zrobione ze stali 440B chyba? O ile dobrze pamiętam. Tak, ta jakościowo stal na to ostrze jest dobra i tu nie potrzeba nic więcej. Nożyk spisuje się całkiem. Trochę ma ślady użytkowania. Te plastikowe układziny jednak swoje robią, jeżeli ktoś się nosi powiedzmy taki nożyk z kluczami w kieszeni. Czasami spadnie tak na jakąś tam twardą powierzchnię, to się jednak z czasem niszczy. Nożyk ma jakieś 3 lata. Na razie spisuje całkiem. A, widzicie, nie pokazałem wam oczywiście, że są tutaj wykałaczki, tak? Wykałaczka jest i oczywiście pęceta. Bym zapomniał. Także tych funkcji ma całkiem sporo. Możemy je nawet policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Do pilniczek 5, śrubokręcik 6, ostrze 7, nożyczki 8, otwieracz do puszek 9, 10, chyba 10 naliczyłem. A z tego co pamiętam ma 12. No więc pewnie jeszcze gdzieś tam ma ukryte. Wyginacz do kabla, tak, i tego typu rzeczy. Także jakby coś to polecam. Aczkolwiek w chwili obecnej nie mogłem go nigdzie znaleźć. Nie, już chyba go nie produkują. Na pewno pod marką Wenger. Jeżeli jest robiony, to w serii już Victorinoxa. Osoba, która to dostała, jest z niego zadowolona. Dlatego polecam. Jeżeli się filmik komuś przyda, fajnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do następnych filmów.